Siemanka, super, że jesteście dzisiaj, a mogę w prawdziwym życiu Willi. Yeah! Okej, jest nas pięcioro. Jeden z nas to impostor, a Marsza to po prostu baby crewmate. Albo baby impostor. No, też no, tak. Może być. No. I on będzie razem ze mną chodzi zawsze. Dokładnie. Tak, więc zaczynamy od losowania. Okej, okay, no to losowanko. Uważajcie, żeby siebie nie zrodzić po reakcji. Daleko zadawaliście się tylko kartecz od siebie. Dobra, ja muszę być od siebie. Każdy się cieszy ze swojej roli, prawda? Dobra, daleko od siebie. Stresuję się! Dobra. Okej. Okay. Runda pierwsza. Start. O, Amelka jest z tobą. I zobaczcie, jakie mam ja tutaj taski. Okej, okay, zobaczcie, to jest mój pierwszy task. Patrzcie się, kto idzie za mną do góry, bo ja mam taskę jedną dłużę. Okej, ja wygrałem. Sprzątać na basenie. Idę chyba na basen, to będzie dobry pomysł. Chodź, Marcelek, idziemy. A wiecie czemu idę posprzątać na basen? Dlatego, że na razie żaden impostor się nie wszedł. Ja bardzo szybko chcę to zrobić. Chodź, Marcel. Szybko! 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 Co tam jest? Elegancko, nikt tego nie robił w domu. Nie! Muszę ułożyć puzzle. Tak. Żeby się... Matku, co to jest za siedzenie? Dobra. Tak, siemano. Światło. Dobra. Nic tu nie widać, ej. Czołówka mi się przydała. To jest róg górny. Więc idę tam na górę. I się boję, że to na klienta. Bo bardzo się trochę podejrzewa. Solo, solo. Ja robię. Ej, najgorsze jest to, że nic nie można temu impostorowi zrobić. Co się idzie? Stresuje się, ludzie. Naprawdę, wiecie, jakie to stresujące? Tak. Nie, Adam tu jest. Ktoś umarł. Szybko musimy iść. A już się chciało. Jedna taska! Nie robię taska! Gdzie to ciało? Gdzie to ciało? Na schodach tu mam. Ty, to chodźcie do wszyscy. To Amelka! Amelka! Ja nie żyję. Chciałam uciekać, ale nie zmusiłam. Jedna Amelka! Wiedziałam, że jesteś crewmate. Zebrali? Nie wiedziałam. Kto znalazł ciało? Ja nam nie zdążyłam zrobić tego taska. Kto znalazł ciało? Ja znalazłem. Ale spytaj się cioci, bardzo ładnie rozstawiłam kamerkę i światło. Słuchajcie, ja byłam... Ej, poczekajcie, byłam w basenie i prawie tam zeszłam, dlatego że ciągle słyszałam jakieś odgłosy drzwi. No dobra. Nie widziałam nikogo. No bo ja coś chyba widziałam, jak zeszliśmy na górę. Chyba tak wtedy, gdy coś szedł i był pierwszy i zeszła Amelka razem z Dorotką. Dorotka! Ja szłam robić tam piłeczki i ledwo tam samo się. Ja robiłam taskę przez najbardziej, nawet mnie nagrywał. Ufajcie. Obróciłem się i patrzę i widzę jeszcze ciało na schodach i pobiegłem i zagryzłam. Niemożliwe, że Dorotka była ze mną, bo jak ja byłem tam, ona siedziała tu. Ktoś musiał zabić Amelkę. To jest emocjonujące. Ja się stresuję. Ale ja miałam taskę, ale nie miałam, nie w ogóle jest mógł tam. No ale ja robiłem taskę przy zmywarce i ktoś musiał zabić Amelkę. A na czym polega taska na zmywarce? To, że trzeba załadować naczynia do zmywarki.
Dobrze. No ale mogłeś pójść i zabić Amelkę i to zgłosić. No nie, bo... A to zgłosił? Ja nawet nie wiedziałem, gdzie jest Amelka. Myślałem, że Amelka jest na górze. Adaś. Ale Adam. Nie! Adaś, to jest mega sas. Adam. Czemu? Chłopie! Ma coś, bo powiedział, że usłyszał, że ktoś kogoś zabija, się w ogóle... Nie, nie usłyszałem! Że stałem tu! Stałem! Stałem, że zrywałem! A wiecie, co jest najgorsze? Stałem tu, odwróciłem się i zauważyłem różowy dresz Ameli i szybko pobiegnąłem i zgłosiłem. Dobra. To już trzeba zgłosować. Ale wolno biegać? O, teraz nie, nie wolno biegać. Nie można. No. Trzeba głosować. Ej, ja nie wiem, a to ja w ogóle... Nie... Ja jestem za Adamem. No to w sumie, no to... jak już każdy jest za Adamem, to tak jak gracie. Bo próbujemy... Dobra, ja wszyscy są na Adama. Adam. Ty, Adam, dawaj głos. Ja jestem na Dorocie, bo szłam z Amelką okay, do góry. Alenka, ty? Nie szłam z nią. Dobra. Na kogo głosujesz? Adam, no to mogę na Adama już. Dobra, no to mogę na Adama. Tak? Tak. Dobra. Adam, chodź. Kim był Adam? Chodź. Adam był impostorem. Kim byłeś, Adasiu? Byłem impostorem. Yes! Słuchajcie, ja tu byłam. Yes! Głosić, ale jak wizmąć, bo byłam tu, to ja uciekałam. Ale na głupie. Moim zdaniem trzeba wprowadzić tą zasadę, że jak ktoś podchodzi, ktoś zaczyna piszeć, bo to wtedy nie ma sensu. No nie ma sensu. Bo jest tak, podchodzi się i już każdy przychodzi i widać jakim impostorem. No dobra, ale trudno. Okej, w pierwszej rundzie Adam był impostorem, no i była bardzo szybka, więc nikt nie zdążył zrobić całego taska. I po prostu zostają takie same, jak mieliśmy wcześniej, tylko zmienią się role. Więc zaczynamy! Runda druga, start. Okej, okay, słuchajcie, idę właśnie teraz do kuchni posprzątać śmieci. I słuchajcie, jest taki plus, że dużo rzeczy, dużo osób jest na dole, więc zaraz cię nie mam w sumie o co martwić. Kurze, jak tam Bartek zostanie sobie? Bartek coś tam... Okej. Do kamery, Bartek coś tam sepce. Ej, zrób butterflipa dwoma butelkami. To nie muszę, tak o. Dobra, pierwsza. Dobra. O nie! Dobra, muszę tak. Jeden, dobra, teraz drugi. No nie! Dobra. Ja się boję, że bardzo szybko. Ułóż kolorami skitesy w łazience chłopaku. Okej. Okay. Czyli ja mam to samo co Amelka, tylko że mam w innym miejscu. Dobra. Szybko. Teraz. Taska! Mam pierwszego taska zrobionego. Ale nie, że mnie widać. Nie boję go. Nie kłóci się mnie. Czekajcie, bo ja sobie muszę przyszły taski. No nie, ma tych się taski. Ja pierdę go. Za słoń. Ja nie się boję, bo wiesz, że to jest taski. Ja idę na górę. Marcel, akurat zrobione. Teraz musimy to wynieść poza dom. Ej, nikogo tutaj nie ma, ja się teraz nie jestem, szczerze mówiąc, jeszcze strasznie. O, help! I tutaj. No i zamknij! Dobra, teraz zobaczę, tak, teraz mój task, sorry, mój task widzowie to jest zrobienie, dwóch butterflipów pod kolej. Więc zaczynamy. Ten task może być już... Mega trudny, chociaż w sumie. No. Aj. Dobrze jest i teraz drugą. Aj. Dobra, to może mi trochę zająć. Nie. Tu trochę myślę, że spędzimy czasu, bo zaraz przyjdzie jakiś impostor, który chce mnie zabić. No nie. Ogółem, jestem ciekawa, co jest. Impo. Lenka! Co? A nie do basenu? No możemy. Chyba boisz się, że ktoś do nas wejdzie. Okej, no to. No nie wiem, ale jak myślisz? No jak ty chcesz? Ej, mam ochotę w ogóle zjeść te skitersy, bo ja kocham skitersy. Jest jeden z moich ulubionych słodyczy. Jeżeli mnie źle posertowała. Bo jestem jakaś ślepa i ja nic nie widzę. O, dobra, zaraz mam kółeczek.
Mam 6 kubeczków i musimy z nich ułożyć wieżę. Okej. Okay. A więc... O, już się wstrzymałam. Nie, nie. Idzie ktoś. Lena chyba idzie. Nie. Nie zabijesz mnie? Nie, nie zabijesz. Na pewno? Dobra. Co masz teraz takiego deska? Okej, ja mam... Ustawić wieżę. Po was dwa, bo mam jest dziewczyny. Ale... O, się wystraszyłam, nie strasznie. Ja nie umiem popować. Dobra, słuchajcie widzowie, mam już ustawioną tutaj wieżę, nie wiem czy to jest, ale okej. Teraz, o Boże, co teraz? Coś chyba u nas w pokoju, u dziewczyn. Ja muszę leżeć. I co tak nerwowo, Bartek? Nerwowo? Ej, jak ty się ujęk ze zasuwa? No nie! Widzowie, to jest bardzo emocjonujący challenge. Jest! Dobra, teraz musimy czekać, aż ta smutna animacja się skończy. Ej, ile to się zasuwa? No, dobra, nie. Mamy! Jest zaliczone! Dobra. Co mamy teraz zrobić? A to u nas idziemy. Nie zabij nas! Nie zabij nas! No, Lotka nie zabij nas, moja mama tego zresztą, dobra. Nie zabij nas! Co? Nikt nie może nas zabić! Jeszcze dwa tas! Nie zabij nas, Patek! O to? Nie zabij nas! Hej, bo ja to już robiłem! Powiesz krótkim w garderobie! No nie, no. Dobrze? Jest! Ej! Lenka! Tak, bardzo poszłam. Jest! Nie! Dobra, widzowie, zjem sobie jednego Skittlesa. Chyba. Nie! Ja tego tacka nie robię. Za długo trwa. Ja jestem impostorem, mogę się kampić. Ogólnie jest mega scary. Ja nawet nie potrafię pływać balonów i to jest to zakręczne. Kiedyś umiałam, ale zapomniałam, jak z basenem. Dorotka, przypomnij sobie. Trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pościelić łóżko w Bartka pokoju, dobra. To łatwiutki kolejny challenge, widzowie. Lecimy teraz do Bartka do pokoju. Na luzaku. Teraz... Okej, okay, mam zadanko jakieś. Okay, znaleźć sześć lamorosów w pokoju dziewczyn i łóż na łóżku. Idealnie są też w pokoju dziewczyn. Więc później go zrobię, bo nie chcę zemdleć. Ale nie tak myślę. Ja nie jestem zbyt dobra w siatkówkę. Od razu mówię. Nie mam. Daj maserek. Hej! Widać ogólnie Roxy, więc idę. Nie! A ma tu ile? Ma pierwszego lamorożca! No nie! Szukam teraz Oliwi! Mam się! Dobra, mam Oliwi. Dobra, nie skomentuję tego rzutu. Weźmy lamorz z sobą. Ciężkie! Mam tutaj Maziego. Tego nie da się zrobić. Szukamy dalej. Oh. No brawo! Okej. Okay. O nie! Jezus, Amelka. Koncentrację. Ja to trochę załamanie nerwowe, słuchajcie. Dobra. Ej, podejrzewam trochę, że może być Bartek Kimbo, ale nie wiem. Ja podejrzewam, że możesz być ty. Mam Jelisę! To się liczy. Mam Eryka. Zapraszam na lamorza do Pachą. To bardzo fajny sklep. A kto promocja? Jeszcze ta fantazja. Yes! Ej, ja byłam taka ślepa, to jest ta fantazja. Dobra, tak. Słuchajcie, udało mi się. Okładamy teraz piramidę. Słuchajcie, nawet zrezygnowałam z balonów, bo nie wiem pompować, ale zrobię go. Uwierzcie mi, ja to kiedyś zrobię. I proszę. Piękna piramidka. Jest strasznie słaby impostor, widzowie. W ogóle nie kieruje. Dobrze, widzowie. Chcieliśmy łóżko.
dosyć dobry. Ej! Task z tymi jest zbyt trudny. Wszystkie kurki mi spadają. Strasznie słaby impostor, widzowie. W ogóle nie kieruje. Te zadania są niewykonalne. Ej, dziewczyny, gdzie jesteście? W pokoju, dziewczyn. Czekaj, jakie ja mam taska? Puzzle. Puzzle w pokoju Bartka. W łazience Dorotka. Ciało! Ciało, Adam! Ciało, Adam! Prawda? Kiedy się stało? Ja robiłem cały czas taska na dole. Idziemy na dół, do miejsca spotkań. Ja mam trzy na trzy. Przepraszam bardzo. Ona tu była ze mną, więc nie. Znalazł ciało. Ja. Bo ja mam taska z puzzlami. Słuchajcie, mam bardzo podejrzenie, bo cały czas byłam w pokoju Marcela i słyszałam tylko, jak ktoś w naszym pokoju dziewczyny sam robił i tak dalej. Tak, my byliśmy... Adama, nie wiem, przez chwilę nie zauważyłam go. Nie, ja w ogóle nie wiedziałam, że Adam jest. To musi być któryś z was. Mam, ale to. Nie mówię. Ja nie mam w ogóle podejrzeń, bo mnie w ogóle nie było na górze. I mówię, idę i zrobię ostatniego taska i Adam leży martwy na moim łóżku. Dziwne, że to była Dorotka, dlatego że ona jakby poszła do mojego pokoju, tak weszła, zaraz po tym zabiciu. Mam wybronę, ja ogólnie... Mam wybronę. robiłam wszystkie testy, później ja też ogólnie widziałam Amelkę. Szłam przez pokój Adama i poszłam do naszego pokoju, bo miałam balony, których nie miałam, bo chciałam, że mam się zemdleje. Ej, dobra, ja słynę, ja też nie mam. Ja byłam najpierw... w ogóle nie było tu. Najgorsze jest to, że ja cały czas mam tam koszulę i mogłam trochę wystawić, chociaż wyjrzeć. Jeszcze 10 sekund przez głosowanie. Dobra, jeden. Ja skipuję. Ja też skipuję. Tak? Skipuję? Tak. Okej. Idziemy, patrzeć to zadanie, bo nie rozumiem go. Gdzie idziemy? Do basenu czy do góry? Ja się boję, bo to jest samolko. Wiecie co? Ja specjalnie przyszłam tu, bo mówię, nie, jak Dorotka jest, ja stąd uciekam! Hejka, słuchajcie, bardzo mało nam zostało w basenie, dlatego po prostu, zobaczcie, biorę tutaj. Nie, ja się po prostu boję. Ja, to jest chyba jedno z najgorszych miejsc, które mogłoby tutaj być. Coś pisnął. Tak samo. Lena, czyli jest Bartek. Ej, bez kitu. Bartek mnie zabił, a go nie podejrzewałam. Taki jest. O Boże, moja ręka, widzicie to? Mogę uciekać, a nie się leka. No ja mam uciec, on mnie dotknął. Się wystraszyłam. Zabijam cię. I wygrałem. Zabiłeś, można zrobić wybrok? Co? Może zabić jedną. Ale to jest chyba jakiś przedział czasowy, tak, nie sądzisz? Nie może. Przecież minęło 30 sekund. Tak, na luzie. Nie minęło. No ale nie kapnęły się dziewczyny. Kapnęły się! Po głosie, po pisku. No dobra, to bardzo wygra. No i to nie ma sensu, no i ja wygrałem. Bo gdyby ona nie pisnęła, tak, ja bym się zwrócił do kuchni. No, Bartek wygrał. No, chodźcie wszyscy. Słuchajcie, tą rundę niestety wygrywa Bartek, dlatego czemu że... Czemu niestety? Bo impostor, a ja mam crewmate'em. Bo za mocno pisnęłam. I teraz mamy już... Emocje biorą górę. Tak, teraz mamy już rozdane taski i znowu losujemy rolę. Tak. A few moments later. Runda trzecia, start. Okej, 1, 2. Hello. Nie. Ale to jest. Muszę posprzątać śmieci w mojej kuchni. Szybko, szybko. Trzeba podjadać na ciebie. No tak blisko. Okej, udało się. Udało się, jest zaliczone. Jak ci idzie Dorotka? Źle! Słuchajcie, widzowie, musimy ułożyć puzzle w końcu u Bartka w pokoju, więc ustawię sobie promy.
lampkę. Mam nadzieję, że wy też to widzicie. Będziemy układać takie piękne ze śmieką Pepą, już widzę tutaj. Uwaga! I tutaj szukamy dla Moro, są pocały. Muszę trafić do kosza. W koszu są zasady zmienione, że dwa razy tylko ma trafić, tak? No, okej. Jeszcze tylko są nam 30 sekund, pół minuty, więc twiutko. Dwa razy muszę trafić. Raz. Dobra. Trafię nawet dwa razy pod rząd. Lecimy dalej. Przykro mi, również. Okej, bo mój balonek. Dobra, widzowie, wracamy do robienia toska. Co ty tu robisz? Taska? Chyba. I tu jest pasta. A to jest pasta te rybki. Udało, tylko pierwsze było te rybki. To dobra, chodź tu zrobił. Ale decyzja. Chciałam butterflipa zrobić, tylko tak wiele, bo chcę. Tak wiele chcę do życia. Chcę być naleziona. Zimna jest ta podłoga. Myślę, czy nie pójść na blat. Co to głos? Ja nie żyję. Wiecie? Taki głos, taki się wyłonił ze mnie. Najgorsze jest to, że praktycznie wszyscy mają taski na górze i nikt nie ma na dole i nikt mnie nie zgłosi. Szybko kurtki do garderoby. O Jezu, o dobra. Słuchajcie, mamy już. Okej, słuchajcie, kochani, mamy wszystkie powieszone kurtki. I widzicie, nic tutaj dookoła nie ma. Ale idziemy teraz do kuchni. O, wsiadaj. Okej, okay, ja już powiesiłam kurtki. No spoko, dobra. Teraz idę do kuchni. Ciao! Zrobić. Ciało! Ostatni dwa taski mi zostały. Ja, ale za ile? Jeden chyba? Jeden. Ja myślę, że albo jest Amelka, albo Bartek. Albo Bartek, to było strasznie dziwne, bo Bartek, my sobie robimy taski i Bartek nagle przyleciał z dołu. Nie. No, przyleciał z dołu bez Nie wiem, no dobra. To ja by... ja byłam tutaj, że flipa zrobić. Nie pozwolili ci? Słuchajcie mnie, ja najpierw poszłam robić do pokoju Bartka, układać puzzle. No. I słyszę, ciągle ktoś przychodzi, takie, nie, no, jak coś, ja się chowam szybko albo pod biurko, albo za zasłonę. No. Później poszłam zasłonić zasłonę, to się widziałam z Bartkiem i z Adamem. I później zeszłam na dół do garderoby. I później słyszę, że ktoś, jakieś kroki słyszę, tak? I słyszę głos Bartka. Tak. I później idę zrobić butterflipy, patrzę, Dorotka leży na podłodze. Ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że przecież jakbym ja z tobą sam na sam, mogłem cię zabić. Pamiętasz, jak się widzieliśmy, że o, trafiłem dwa razy? Pamiętasz? No to ja tak się byłem na górze, ja byłem cały czas na górze. Ale mogłeś fejkować, bo przecież impostor też ma taski do robienia. Ale nie fejkować! A few moments later. Dobra, dobra, ostatnie 5 sekund. Denka, musisz stosować taką, chcesz stosować, no? No uwaga. 3, 4... Bartek. 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 A ty? Bartek. Dobra, trzymaj się do Bartka. Kim byłeś? Impostorem. Yeah! Yeah! Nie! Udało się! Raz crewmate'y wygrały, raz impostor. No, no nie, dwa razy crewmate'y. Tak. Na samym początku jeszcze. Tak. No, jeszcze było. Dobra. Nie, no super. Gratuluję. Super. Jest. Tak. Okej, to było mega super. Jeśli wam się podoba, to jest super robię. A mogę sobie lepiej w górę i subskrybujcie. Pa! Pa!